Jedno się świeci na stałe. Czemu to się już nie zapala? What? A co, o co chodzi, kurde? Co chodzi teraz? Uld! No, nie wybiegnę tam. No musi być jeszcze na to sposób jakiś. Rozumiem, że jak... Okej, dobra. Uld! Można i tak. Można i tak, tylko pewnie tędy nie przejdę, bo tu już będzie badziew. Nic ciekawego nie będzie, chociaż... coś... Jest, ale to pewnie z drugiej strony się dostanę, a tak to lipa. Biegnę przez środek i robię krzyk. O kurde. Tak jeszcze dało się robić. Biegnę przez środek, no dobra. Spóźniony refleks, w ogóle nie chciał mi krzyku użyć. Dobra, one more time. Dobra. Lipa zdykę. Z mojej strony oczywiście. Dobra, poczekam aż całkowicie się zregeneruję. Okay. Tu jest nieugięta, tu jest... No... Troszkę późno. Dobra, udało się. Jest git. Aha, okej. 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 Awansik jeszcze, ale tu trzeba się uzdrowić. Nasze drewniane drzwi. Piszemy sobie jeszcze? Co mi tu fika? Co? Dane. What?
Muszę się samo rozumieć, to pilne. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem rzecznej puszczy. Tam się spotkamy, przyjaciel. What? Okej, ale to może weźmy to. Ktoś mnie ubiegł. Co za chamie, jakiś ubiegł. Wziąłem ten? Tak, wziąłem ten hajs. Jakaś mynda mnie ubiegła. Pierwszy się z ametystem, okej. Pierścień. Na dobre pierożki. Wy się opychacie, kurcze. Robicie mi tylko smaka. Chamy jedno, no. Ametyst. No to jest spoko topór. Pusto, pusto i pusto. Kurde no. I lipa z mojej wyprawy. Ktoś mi ubiegł. Wręcz zdzierstwo. Ktoś mi za to zapłaci normalnie. Aha, to jest to, dobra. Tak sądziłem, że tam jest jakieś tajemne przejście. Dźwignia była z drugiej strony, po prostu. Tu chyba nic nie było. No dobra, trzeba do miasta iść. My mamy iść? Czy mieliśmy się? A, tutaj. No dobra, na razie się cofimy do białej grani. Poddawajmy to, co mamy. Prawie 200 level z tego, co widzę. Potrzebujesz czegoś? Koleś, gdzie jest koleś? No i Smira. Dzięki tobie ocalono. Kocioł Arkadii. Już czytałem. Masz... Wybacz, ale czy wyczuwam u ciebie grzechotnicę? Mam coś na to. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Nie, to gdzie to miałem iść? Mówisz, że tutaj, ale to jednak nie tutaj, a jednak. A, prowadzi księgę rachunkową. Aha, okej, okej, okej. To była księga rachunkowa, spoko. Sobie tutaj za domkiem prześpimy się. Hmm. 14 godzin? A najwyżej przerwiemy, w razie czego. Wieczorem trzeba księgi zmieniać. Zobaczmy sobie. Wykryto.
Jeszcze nie śpi. Kurde, skubana. Pilnuję tych ksiąg, jak nie wiem co. Urwał. Ta księga. Cholery jasnej. Sprzedaję lekarstwa na schorzenia wszelakie. I chętnie cię obsłużę. Wstała? Nie wierzę, że wstała. Och, wstała. Nie powinno cię tu być. Ostrzegam. Wynocha albo wezwę strażę. Trzeba było mnie posłuchać. Straż! Pomocy! Intro! God damn it. Z rozkazu Jarla nakazu... Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? O, proszę o wybaczenie, Tanie. Zdawało mi się, że to ktoś inny. Tym razem udamy, że to się nie wydarzyło, ale nawet wpływy Jarla nie są nieograniczone. Musisz zachować ostrożność. Goddammit. Czerna się obudziła. Chciała się obudzić, no dobra. Tu. 18 godzin. Dobra. Zobaczmy tak. Teraz musi nam się udać. Musimy, kurczę, pozmieniać te wpisy w księdze. Nie ma bata. Piąta, pewnie jeszcze. Dzięki. Napiszmy sobie. Zamki zmieniła. Kurde, mynda. Nie. Zamek jednak ten sam. Ja go nieumiejętnie otwieram. Na moich półkach znajdziesz eliksiry, balsamy, okłady i mikstury. Czego tylko dusza zapragnie. No cholera jasna, mynda, kurde, jest czujna taka, że szkoda gadać. Jak by to trafił? Dobra. Dostarcz. Alfred, patron wielkiego klanu dzieciom wojny. Tutaj jest jeszcze chyba coś do oddania. Liścik. Kurde, a tamta to normalnie, jak nie wiem co. Miłego dnia, siostra Jorika? Biedne dziecko. W tej rodzinie magia jest silna. Nie zawsze jest to błogosławieństwem. Dziękuję ci. Oto nagroda za fatygę. Niech łaska Kinaret będzie z tobą. 2/3. No witaj, dobra. Dziecko Kinaret. Cholera jasna, rzecz na puszcza. O, dobra.
Musimy się poszkodzić jeszcze w skradaniu w takim razie. Coś tak kiepsko nam to wychodzi. Znowu przespać. Nie wiem, te 6 godzin? Pewnie mniej. Nie, idealnie. 11 będzie. Nie, to nie to? Nie tu? Siema, siema, Sigerus. Tu jest ta karczma. Nie jestem dziwny pieniędzy, prawda? Dobra, dziadku. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Pokój na poddaszu, co? Cóż, nie mamy pokoju na poddaszu, ale możesz wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Dziękuję, dziękuję. Sam na sam. Więc to ty jesteś tym smoczym dziecięciem, o którym tak wiele słyszałam. Wydaje mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać. What? Chodź ze mną. Skąd on miał ten róg? To ciekawe. To wręcz intrygujące. Z do jej pokoju idziemy. Teraz możemy porozmawiać. What? Jechałeś wczoraj z Holandii. No, ładnie, ładnie, Gretki. No, to kurde. Wiesz co robić? Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię za smocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. Niespodzianka. Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. Ostrożności nigdy za wiele. Szpiedzy Talmoru są wszędzie. Nie zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. No i jasne. Jak napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym dziecięciem. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, okay. O ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. Wiedziałam, że siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś smoczym dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Kiedy cię tu ujrzałam, byłam pewna, że przybywasz od siwobrodych i nie jesteś szpiegiem Talmoru. It's over 9000! Elite Warrior, dzięki wielkie za followa. I siemanko. Jeśli mi nie ufasz, to już samo przyjście tu było głupotą. Okej. Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Umiesz to robić? Umiesz wchłaniać duszę smoków? Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. O. Tak. To moi starzy wrogowie. Ale jeśli moje podejrzenia okażą się słuszne, Talmor może mieć coś wspólnego z powrotem smoków. Ale to nie jest teraz istotne. Ważne, że to ty możesz być smoczym dziecięciem. Identyfikacja podobna do mojej, tylko lepsza karta. Podpokręcona, ale na razie bez podkręcenia, bo tu i tak będzie mocne. No, tego ja też nie, na razie nic nie podkręcałem. Po prostu jestem mocny. No, a jaką kartę graficzną bierzesz? Pewnie 1080, nie? Znając życie. Jakąś
wcześniejszych wersji, na przykład 980 Titanium. Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. O. Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Nie wiesz? Przecież od ciebie mam mapę. Smoczy kamień dla Farengara, pamiętasz? O! Czyli tak. Jednak coś do ciebie dotarło. Farengar odzyskał dla mnie smoczy kamień. Tym się właśnie zajmuję. Zza kulis aranżuję różne sytuacje. Bo jakby na to nie patrzeć, jesteś tutaj. Tak, był mapą starożytnych smoczych kurhanów. Przyjrzałam się tym, które są teraz puste. Wyraźnie widać pewien wzór. Wygląda na to, że zjawisko rozprzestrzenia się z południowego wschodu, poczynając od Jeralów niedaleko Pękniny. Jeśli wzór jest właściwy, kolejny będzie kurhan w okolicy Gajkin. Gajkin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. GTX 1060. No właśnie, jak ja bym miał zmieniać, to ja bym się zastanawiał pomiędzy właśnie co, tym, co teraz wyszło, a na przykład tak, jakieś tam 980 Titanium, nie? Bo nie wiem, czy po prostu to podobnie nie wyjdzie, nie? A cenowo to pewnie tam jakieś minimalistyczne cechy. Ale zbytnio się nie przeglądałem, więc mogę być w błędzie. Nie mogę czekać, aż się namyślisz. Spotkamy się w Gajkin. Nie ociągaj się w drodze. Okej. Mogę to zabrać? Dziękuję tak bardzo. Ruszajmy w drogę do Gajkin. Ufer pusto? Mieszek złota. Tu jeszcze masz, Kubito. Miecz oszcz. What? Katana? Katana? Bez jaj katana? Katana! Okej, okay. Katana jest dwuręczna chyba, nie? Pewnie tak. Nie, nie jest. 33. Oh yeah. Co gospoda jest na twojej głowie? Oh yeah. Powodzenia. I to starczy, widziałem recenzję i jestem świadomy, co kupuję. I prawidłowo. Skoro wiesz, co kupujesz, to tym bardziej nie będę mącił. Oh yeah, katana. Do Gajki. To mi się podoba. Możemy podróżować razem, albo rozdzielić się i spotkać. Dobra, ale chodźmy jeszcze do białej grani. Potrzebujesz czegoś? Nie, ja nie. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Dobra. Podoba mi się to. Garbujmy parę skór. Musimy się przygotować na tę podróż. Rudy pewnie zbytnio nie mam. Nie. Dobra. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Jeśli tak? Nie twierdzę. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić?
Jedno i drugie. Puszę się zostawmy. Przedawny norski miecz to sprzedajmy. Kiedy możemy sprzedać? Dobra. Trój. To sobie zostawiam. Wampirza zbroja, spoko. Różne. Trafmy. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Domek. Połóżmy tylko zbędne rzeczy. Bardziej to... Bez skazy. Potrzebujemy jeszcze jednego ametystu. Róg. Dobra. Akufer. Bez skazy. Granat. O, dobra. Jutrze. Księgi miał być. Dzienniki. Spoko. Czy może warto? Ale chcieli odłożyć sobie to. Dobra. Idziemy resztę jeszcze tylko pylić. Pytań, wszystko jest różnorodne towary. Czemu mi to cofa? Dobra, teraz jest tak. Cała, nie, bełt, cały, nie. O, to będzie tak. Daję. Tyle, spoko. Ciężar 63. Nieźle. To jest ten kocioł. Patrzymy, czy mamy to zadanie aktywne. Mamy. Dołącz do buntu. Mamy to. Tu jest. Mamy zbadać ruiny. I wampirki. Moce cmentarzysko. Dobra. No spokojnie. Tam sobie jeszcze dojdziemy. Czasem, tak jak teraz.